Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Ostatnim razem budowałem ten uniwersytet. No, a dzisiaj będzie trzeba chyba już przejść na drugą stronę, jeśli chodzi o mieszkania, ponieważ zapotrzebowanie mamy dosyć duże. Tutaj w tych fabrykach krzyczą mi o pracowników. Tutaj, gdzieś w tych sklepach, o tu jest jakiś sklep i krzyczę o pracowników, także trzeba by zacząć budować jakieś porządne nowe osiedle, żeby się troszeczkę tych ludzi wprowadziło do miasta. Ale jeszcze zanim to, to chciałbym troszeczkę może poprawić transport tutaj w okolicach uniwersytetu. Mówiłem ostatnio coś o jakichś tramwajach, no i właśnie coś takiego chciałbym dzisiaj też zrobić. Jak ja to bym widział? Tutaj idzie sobie taka zielona linia, która tam kiedyś ma iść w tamtą stronę, co nie? Także ona niech sobie idzie tędy i nie będzie zawracała na tej pętli. Tylko skręci sobie w tą ulicę. Tutaj kawałek pojedzie tak jak autobus, ale potem skręci sobie tędy i tutaj przy Kompusie tą, taką drogą, następnie tutaj przy rzece i tu się na samym końcu zrobi jakąś taką fajną pętlę. Do tego jakiś mostek tutaj pewnie, żeby ci też mogli z tego skorzystać. Także patrząc się na to z góry, jak już widzimy tę linię autobusową, to to po prostu będzie takie połączenie tej linii z tą i gdzieś w tamtą stronę. Tak, tak, to chyba będzie dobrze. No zobaczymy, jak to będzie działać. Więc potrzebuję takiej dwupasmowej drogi z torami tramwajowymi. I to by trzeba sobie w takim razie tutaj ulepszyć, tak? Dobrze, żebym się tu jakoś nie pomylił, tak? To jest ta droga. I teraz powoli ją będę ulepszał. Powoli, ponieważ ulepszając czasem takie rzeczy, no właśnie, psują się jakieś ścieżki. Więc na to trzeba zwracać uwagę, gdzie ta ścieżka była. No gdzieś, gdzieś tu chyba. Tak, gdzieś tutaj na ten przystanek. Yy, dobra, idziemy w takim razie dalej z tym. Yy, dobrą drogę mam wybraną dobrą. Tutaj było. Nie, aha, tu już było. Znowu zepsułem sobie tą ścieżkę. Tu zepsułem sobie ścieżkę. Dobra, jeszcze raz. No właśnie, no tak to jest. Niestety tak, tak, radziała. Tu się już coś piesi i wycofują. Także jak widzicie, no takie drobne ścieżki, a one tak naprawdę, no są wykorzystywane. One coś dają. Możliwe, że ci piesi zamiast gdzieś jechać samochodem, sobie przejdą, bo mają dużo tych skrótów. Yy, Okej, okay, weźmy sobie tą drogę tramwajową, drogą, drogę z torami. Yy, jedziemy sobie tędy i tutaj prosto znowu się ścieżka zepsuła, zaraz to naprawię. To była ścieżka parkowa, tak, to była ścieżka parkowa. Yy, w tym stylu najprawdopodobniej bez drzewek, raczej tak, raczej bez drzewek, raczej takimi to robię. Yy, no i tutaj do tej bramy trzeba to podłączyć, to można tu troszkę przesunąć, nie wiem czy to tak akurat wyglądało identycznie, ale dobra. Będzie dobrze, będzie działać. Będą też mieli wtedy jakiś przystanek tu może pod parkiem, więcej osób może jeszcze z niego będzie korzystało. Wracamy do ulepszania tych dróg. Idziemy sobie tędy, tędy. Tak, 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 tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Następnie skręcamy sobie tu. Znowu się ścieżka popsuła. No i tak naprawdę całą tą drogę do końca, i jeszcze będzie trzeba ją tam przedłużyć. Tylko to za chwileczkę, bo to jeszcze trzeba by oczywiście naprawić. Nie, chwila, bo to była ta droga z kampusu, tak? To ona chyba troszkę tam inna jest. Nie wiem. Okej okay, niech to już będzie tym zrobione. To by można troszkę dosunąć. Nie, tego tak naprawdę nie trzeba. To może sobie jakoś tak dotąd tylko iść. No i mamy już. Już dużą część zrobioną, teraz y, tą drogę jeszcze trzeba by sobie tutaj kawałek poprowadzić. Y, z przyciąganiem może będzie łatwiej y, jakoś, jakoś tutaj, w to miejsce. Y, no i tu na końcu trzeba by pomyśleć o jakiejś pętli. Y, tak, chwilkę, jakby to wyglądało? No, tu gdzieś chyba by sobie ten tramwaj zjeżdżał i jakąś taką zwykłą pętelkę robił. No, chyba nie ma co za bardzo kombinować. No, chybaż po prostu na końcu drogi. Dobra, zobaczymy, zobaczymy już. Gdzieś stąd, gdzieś stąd po prostu jakieś takie odejście bez przyciągania. Jakieś takie odejście na przykład w tą stronę. Tak, tutaj sobie przejedzie pięknie. No i tutaj można by coś takiego. Mogę tam jakiś też drugi tor zrobić na przyszłość. Jakby tutaj więcej miało ich jeździć. No, i tutaj, tak? No dokładnie, i stąd na przykład jakiś drugi tor się wyprowadzi, yy, tylko żeby to mi się nie połączyło. OK, tak, tak. I tutaj gdzieś w ten sposób można wrócić. Na razie jedna linia będzie jeździła, ale w razie czego może kiedyś to się przyda. Yy, tak, to troszeczkę może bliżej, bo to nie musi być przecież tak daleko od siebie. Nawet ten beton tutaj może się jakoś łączyć w niektórych miejscach. No właśnie, no, też nie można za blisko. No ale coś takiego chyba by już mogło być. Jeszcze ewentualnie ten zakręcik tutaj sobie jakoś poprawię. To bardziej tam. Dobra, no chyba może skręcać. To znaczy te tory mi się tutaj nie podobają za bardzo. To co się tutaj z nimi stało. Hmm, to by trzeba chyba odsunąć troszkę, to by trzeba troszkę odsunąć. Tutaj jeszcze sobie zakręcik poprawić. Okej. Okay. No nie, no to tragicznie wygląda. Dobra, zrobimy sobie cięcie, bo nie musicie oglądać tego. I po cięciu się widzimy, słyszymy i zobaczycie, jak mi to wyszło. Okej, okay, i już po cięciu, no i chyba, chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze, ładna pętla. Tutaj sobie skręcamy i wjeżdżamy z powrotem na drogę. Tutaj taka droga jeszcze kawałeczek. Można przy niej jakieś parkingi, na przykład, zrobić, jakby ktoś chciał sobie zaparkować. Tutaj, właśnie na końcu, coś takiego. Po drugiej stronie raz, dwa. Nie wiem, czy to już troszeczkę krzywo nie jest przez tą rzekę. Okej, okay, tutaj sobie zróbmy to w ten sposób. Tutaj bardziej w tą stronę, tak. No i tak. No taki taka pętla już na końcu tutaj. Jakieś domki może tutaj, parę domków się zrobi. Na pewno jakiś sklepik, tak, na pewno jakiś sklepik, nie wiem, na bilety można kupić czy czy coś tutaj. Jeden tutaj, jakiś drugi, ale na razie ogólnie tak pusto, żeby tutaj było. No i teraz tą linię żadna nowa linia, tylko bierzemy sobie tą linię, tak, ten przystanek i idziemy z nią w tą stronę. Fajnie byłoby na pewno mieć gdzieś tutaj przystanek. Myślę, że w tym miejscu, tak. Tutaj w tym miejscu może być, żeby nie było to jakoś za blisko. No, tu sobie wysiądam, mogą iść do szkoły, mogą się przesiąść na którejś z tych autobusowych. Od razu może będę robić y, po drugiej stronie. Następnie tutaj gdzieś przy wejściu do tego marketu, pewnie. Y, dalej, dalej gdzieś by się przydał przystanek, pewnie na tym skrzyżowaniu. Tak, na tym skrzyżowaniu y, można zrobić na przykład jeden przystanek po tej stronie, drugi bardziej po tej. OK, coś takiego. Następnie, chyba już za zakrętem, tak? Chyba za zakrętem. To znaczy, jeden sobie zrobimy po tej stronie, a drugi na przykład po tej. Tutaj sobie będą tak skręcać. Więcej chyba w tej okolicy nie jest potrzebne. No tak, to na, tak naprawdę tyle wystarczy. Tutaj jeszcze taki przystanek końcowy. Tu by można jeszcze. Tak, zrobię tutaj od razu takie dwa przystanki. Na razie tu nic nie ma, ale pewnie jakieś wejście czy coś dodatkowe tutaj na ten kampus, na ten teren uniwersytetu tu będzie. Także to niech już tak działa. No i mamy dosyć długą linię, która na razie się kończy tu, a w przyszłości, tak jak już mówiłem, pójdzie pewnie jeszcze w tamtą stronę, ale to jest raczej jakaś dalsza przyszłość. Co teraz? Woda prąd, tak? Woda prąd. Tam na tą pętlę jeszcze by się przydała. W ogóle coś słaba jest dostępność tych wodociągów. Zaraz będzie trzeba jeszcze coś z tym zrobić. Na razie tutaj wam dam wodę i prąd takimi budyneczkami podziemnymi, tak, tak, tak i tak. Ok, w sumie z prądem też już powoli się robi, nieciekawie. Ale na razie może zrobiłbym coś z tą wodą. Postawię sobie tą dużą wieżę ciśniej na przykład tutaj gdzieś na tej górce, potem może gdzieś tam wyżej je też będę stawiać, jak już będę miał odblokowany tamten kwadracik. Na razie powiedzmy, że to sobie niech tutaj będzie. Tą rurę jeszcze jakoś tutaj podłączę, prądu będziecie potrzebowali, chyba będziecie, także to wam tutaj zrobię. W sumie, tu by można zrobić jakąś taką też strefę z jakimiś panelami słonecznymi, ewentualnie z taką elektrownią. Dobra, takie coś będzie prościej postawić. Także na razie sobie tutaj jedną taką postawię w tym miejscu. Kawałek dalej od tego wszystkiego. Do tego można by też doprowadzić takie przewody, niech to profesjonalnie wygląda. Tutaj na przykład w ten sposób, ok. No i teraz powinniśmy mieć troszeczkę zapasu prądu, troszeczkę zapasu wody, nawet dużo. Także to powinno dać radę. Jeszcze wy potrzebujecie wody. No oczywiście. Już będzie dobrze. Dobra, mamy to. I teraz przechodząc do tego, co chciałem zrobić tak naprawdę w tym odcinku, yy, czyli te mieszkania, no bo jednak zapotrzebowanie na to jest. Yy, I to zrobimy sobie po tej stronie i to już będzie raczej yy, styl, styl taki zwykły, tak? Już nie europejski, tu już przechodzimy w nowoczesną bardziej część miasta. Yy, stare miasto sobie zostawiamy tutaj, no widzicie tam w oddali ilu mieszkańców potrzeba. Także no, będą stąd musieli tam dojeżdżać. Pewnie jakaś stacja kolejna, kolejowa tutaj będzie, ale zacznij to znaczy ja, może niech zacznę już budować, a potem w miarę rozwoju będzie się jakoś te potrzeby im tutaj zaspokajać. Okej, okay, tą drogę bym sobie zrobił już tutaj gdzieś dalej, nawet. Nawet tak dotąd myślę. Okej, okay, niech ta droga już tutaj taka troszeczkę dłuższa będzie. Coś takiego pięknie. Jeszcze się tak zastanawiam, czy jakiś tramwaj obok tego. Nie, no tramwaj niech idzie standardowo. No bo można by kombinować jakoś tramwaj obok tutaj, żeby było tak ciekawie, jak na przykład w tym miejscu. Ale powiedzmy, że, że może być coś takiego domyślnego. Na razie i tak jeszcze tutaj nie mam linii. Zobaczymy, co z tą linią. Dobra, już buduję. Weźmy sobie w takim razie jakąś taką, chyba zwykłą, to znaczy taką zwykłą drogę, może z takim pasem zieleni. Tego jeszcze chyba w tym mieście nie robiłem. Raczej robiłem to takie zwykłe drogi. Także gdzieś na przykład w tym miejscu zrobimy sobie taki wjazd pod kątem 90 stopni. Jak to wygląda? No ciekawie nawet. A jakby wyglądało z drzewami? No, w sumie z drzewami dobra, to już jest taka nowoczesna strefa z mieszkaniami, ekologiczna powiedzmy, no można będzie zaznaczyć chyba ekologiczną, nie wiem czy tak zrobię, na razie, na razie zaznaczę sobie po prostu tutaj jakąś dzielnicę, żeby to już rozróżnić, tutaj na, na rzece jest granica, tak, pomiędzy starym miastem, a, a pierwszą częścią nowego miasta, jeśli to tak można nazwać, tutaj, cała ta wyspa tak naprawdę tam dalej teraz nie zaznaczę, no ale powiedzmy, że na razie tyle raczej wystarczy, to będę tutaj miał zaznaczone. No, i teraz od tej drogi przydałoby się zrobić jakieś takie uliczki, już może bardziej osiedlowe. W ogóle tutaj, przy tej rzece, myślę, że coś takiego podobnego jak tu się zrobi, po prostu też tutaj, tak przy lesie, jakieś takie właśnie alejki, jakieś mniejsze domki, a tutaj po tej stronie, no to już jakieś bloki myślę, że będą dobrze wyglądały. Także zrobiłbym sobie na początek coś takiego w tej odległości, czy raczej troszeczkę bliżej. To sobie mogę tak zaznaczyć, tak. To sobie mogę zaznaczyć, ale nie wiem, czy tutaj chciałbym mieć to połączenie. Może nie. I teraz tutaj bym sobie tak kawałeczek odjechał, tylko to też nie wiem, czy tak od razu kawałeczek dalej, tak. Kawałeczek dalej. Tutaj niech idzie taka droga. Dalej coś takiego też, żeby mi tu jakaś super równa siatka nie wyszła, bo tego bym nie chciał. Także zaraz coś tutaj jeszcze pokombinujemy. To może być w ten sposób połączone. To tak. Dobra, na razie też, żeby nie przesadzać, zaczniemy sobie od czegoś takiego i zacznę też od poprowadzenia tutaj jakiejś wody na przykład na koniec, dalej tędy pod tą główną drogą i tutaj wjedziemy sobie już z tym na osiedle, tędy, tędy, tutaj, tak i tak. No dobra, myślę, że tak może być, także to mamy. Jeśli chodzi o prąd, to pod ziemią, pod ziemią go normalnie tutaj dam, normalnie tak, 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 tak. I tutaj na osiedle sobie z nim wjedziemy, jeszcze tutaj kawałeczek, ok, żeby żeby się tam na pewno jakoś mogli połączyć, no i zacznę chyba od czegoś takiego jak jakaś szkoła podstawowa, no właśnie, jest troszeczkę słabo z tym, nawet tu mi się świeci po prawej, podstawowa i średnia, tak, średnia, no, jest z tym słabo, więc od tego bym zaczął. I to będzie chyba pierwsza szkoła podstawowa w takim stylu w tym mieście. Tego jeszcze nie było. I coś takiego, nie wiem czy prosto przy drodze, bo tam to robiłem jakoś tak ciekawiej, tak? Na przykład, o, jakieś takie dodatkowe uliczki czy coś, ale myślę, że na takim nowoczesnym osiedlu, to jak to będzie prosto tak przy drodze, to to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. O, może na przykład przy tym skrzyżowaniu. Do tego można by zrobić na przykład jakieś boisko takie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chyba, że tutaj, gdzieś po drugiej stronie, jakieś takie boisko. Zobaczmy, jakby to wyglądało. No, może być. Kawałek dalej sobie przejdą. Także, tak, niech to będzie. No i od razu obok tej szkoły, chyba postawię szkołę średnią, też w takim stylu, ewentualnie. Znaczy, nie wiem, czy ona jest jakaś taka super ładna. Można by zamiast tego postawić ten Instytut Sztuk Pięknych. On jest alternatywą dla szkoły średniej. No i wygląda raczej jakoś ładniej, tutaj na przykład naprzeciw tej drogi. No, coś takiego. Taka szkoła, tutaj taka szkoła. Mają boisko. Taki bardziej już nowoczesny teren szkolny. Do tego pewnie przydałaby się na przykład tutaj jakaś ścieżka, za tym też, żeby jakiś skrót był. Coś takiego. Tu pewnie też jakiś autobus będzie jeździć, więc akurat sobie będą mogli przejść. Yy, za tą szkołą też jakaś ścieżka, tędy, tędy. To by można jeszcze troszeczkę na przykład tutaj yy, przesunąć. Tak i tak. Ok, i na przykład jeszcze co ja zrobiłem? Nie tak. Yy, bezmówita. Yy, tak, i tutaj tędy też niech sobie przechodzą. Yy, I tędy też. Dobra, tędy też niech przechodzą. I zaraz jeszcze to ozdobię jakimiś drzewkami, żeby to ładniej wyglądało. Weźmy sobie coś, 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 coś takiego, coś takiego, a może coś takiego. Coś takiego na przykład tutaj. ten sposób. Tak, teraz po tej stronie, raz, dwa, trzy. Zaraz tam jeszcze może to popoprawiam, bo troszkę może mi to krzywo wyszło. No, no chyba tak. O, mamy kolejny rok akademicki. Udało się pracę naukową napisać? Tak, udało się, czyli mamy dwie prace naukowe. Dwie prace naukowe, jeszcze tylko potrzebujemy pewnie troszkę studentów. Troszkę studentów pewnie jeszcze potrzebujemy, żeby tam ten kolejny poziom odblokować, ale to pewnie jeszcze troszkę potrwa. Aż zobaczę, co tutaj słychać. Pokażcie mi to. No tak, czyli prace już dwie mamy, brakuje tylko studentów. No to co? Prace mogą tak naprawdę kolejną pisać. Weźmy tym razem odkrycia. No i myślę, że w miarę rozwoju miasta, jak będzie więcej mieszkańców, to też tych studentów Troszkę tu przyjdzie. Pamiętajmy też, że tu jest drugi uniwersytet, tak? Yy, w nim też jest troszkę osób. Możliwe, że jakby ten się wyłączyło, to poszliby tam, ale jednak jego zostawię. Poczekamy na spokojnie. Yy, ktoś pewnie zaraz zacznie tutaj chodzić, jak to się jakoś rozwinie. Czyli tutaj mamy coś takiego. Yy, I teraz w środku też takie coś, nie no, w środku, w środku może jakieś takie bardziej o kolorowe drzewka. No, okej, okay, taki jakiś ogródek. Nie będę go raczej ogradzał. Nie, niech to tak zostanie. Tutaj w tym miejscu jakieś zwykłe drzewka, czy, czy nie? Czy te bambusy, czy co to jest? To chyba ładnie wygląda. Tak, bambus. No właśnie, więc tutaj też bym sobie coś takiego postawił. Taki ładny kolor mają jasny, zielony. Myślę, że akurat fajnie to tu będzie wyglądać na tym nowym osiedlu. To sobie na razie zostawię. Nie wiem, może tu jakiś plac się taki zrobi. Albo coś. Chwilka, bo ja tutaj mam w tych parkach jakieś takie rzeczy. Hmm. Czy taki plac by tu pasował? No nie wiem, raczej nie. Chyba, że jakiś kort tenisowy, na przykład. To jest troszkę duża, a takie boisko. Hmm, takie boisko niby tu by gdzieś można dać. Zobaczmy, jakby tu. To... No coś takiego, tylko on mi teraz będzie narzekało na to, że nie ma tego. Że nie ma drogi. Więc tu by trzeba zrobić taką drogę, tak? Zamiast tej ścieżki, na przykład, yy, taką drogę dojazdową do tego. No dobra, niech to skrzyżowanie będzie. Może to nie będzie jakoś przeszkadzało. To sobie jeszcze kawałeczek przesunę tak. To jakoś tak. No i tutaj niech się to z tą ścieżką łączy. I teraz dalej te bambusy na przykład tutaj. No okej, okay. troszkę może to krzywo jakoś idzie. O. Dobra, coś takiego. A tu się jeszcze zastanowię, co zrobić. Na razie to jedno boisko wystarczy, no i teraz może przejdźmy do czegoś, co ta, czego tak naprawdę to miasto potrzebuje, no czyli właśnie tych mieszkańców. Całe to na ciemnozielono. Tutaj, tak samo, tylko tu jeszcze jakieś ścieżki, czemu mi się to nie zaznaczyło. Tutaj jakieś ścieżki na pewno się przydadzą bez przyciągania. Ścieżka, stąd. Dotąd nie zepsułem, kratek nie zepsułem. Ok, stąd. Dotąd i jeszcze jakaś ścieżka, myślę, że tu, tylko tak, żeby właśnie jak najmniej kratek zepsuć. Poprowadzę ją po prostu tędy. To jeszcze chyba troszeczkę będzie trzeba przesunąć. Okej, okay, coś takiego i może wtedy odzyskam tą kratkę? Nie odzyskałem jej. Jeszcze dalej. Nie ma kratki. Dobra, inaczej. Inaczej... Gdzie to jest? Tutaj? Jest kratka, jest kratka. Tak to trzeba zrobić. Okej, okay, ja to się już nawet samo tu połączyło. Dobra, działa, działa, no pewnie. Także tu się możecie zaczynać budować do tego. W tym miejscu może zrobię troszeczkę biur na przykład na tym wieździe. O, tutaj już jakieś piesi idą. Pięknie, pięknie, no tylko właśnie, na razie... Tylko pieszo, pieszo albo samochodem. Oni serio idą, oni serio idą takie odległości. No dobra, yy, będzie trzeba chyba, najpierw chyba zrobię tą stację kolejową, tak? Potem się pobawię w jakieś tramwaj, ale to no właśnie, to, to się jeszcze zobaczy. Yy, na razie zacz, zajmę się budową tego, tak? Czyli tutaj mamy te biura. Yy, po tej stronie myślę, że mogą być sklepy, bo to i tak tutaj jest jakaś szkoła, tutaj już biura, więc one jakoś za bardzo może tym mieszkaniom nie będą przeszkadzały. No tak, dobra. Niech tak będzie. I teraz tutaj przy tej szkole też raczej jakieś sklepy myślę, że mogą być. Ok, a tutaj dalej pójdziemy sobie z jakimiś mieszkaniami, na przykład to bym sobie zaznaczył. Tylko, że tu by mi się przydała jeszcze jakaś droga. Ile tutaj mamy? Dwie kratki odstępu, tak. Dwie kratki odstępu, czyli to by było. Coś takiego, tak. No, ok, i to sobie mogę teraz zaznaczyć tutaj na zielono. To sobie zaznaczę na zielono. Też, żeby oni mieli jakieś sklepiki, może tu powiedzmy, że tu na rogu się zrobi jakiś taki mały sklepik. Tutaj na przykład przy tym też jakieś sklepiki, a tutaj raczej jakieś biura. I to praca będzie dla nich, i od razu oddzielenie od tej głośnej drogi. A przy głośnej drodze można sklepy też porobić. No pewnie tutaj na przykład tak, tutaj gdzieś w tą stronę. Tam, może dalej na razie nie no, bo tam y, nic ciekawego nie ma, więc też nie ma po co tam pchać się z tymi sklepami. Okej, y, okej. Okay, okay, tak się tutaj jeszcze zastanawiam. Y, no, chyba tą drogę sobie po prostu przedłużę. To będzie ta droga, tak. Ona, niech sobie tutaj jakoś dalej idzie w tamtą stronę. To znaczy, ona mogłaby troszeczkę skręcać. No, żeby, żeby mi nie wyszła jakaś zbyt równa siatka, bo to potem nieciekawie takie miasto będzie wyglądało. Także, żeby to zepsuć, żeby zepsuć siatkę, to zrobimy sobie taki zakręcić, zakręcik, i wtedy zawsze z tym będzie trzeba też jakoś pokombinować, żeby to tak równo nie szło. Czyli zrobiłbym sobie na przykład stąd jakiś dodatkowy wjazd na to osiedle. Troszkę mi się ten kąt nie podoba. Tutaj może będzie lepiej. O, dobra, tutaj będzie lepiej, i to sobie właśnie można dotąd doprowadzić tak i tak. Chociaż w tym miejscu chciałbym, żeby te kratki działały. Okej, okay, tutaj mają działać. Tu ewentualnie, o, niech się popsują jak już coś. I ta droga może iść dalej. Jakieś takie przełamanie. Y to też by trzeba albo nawet nie łączyć. To może iść na przykład tutaj i tutaj, tylko tu mi teraz wyszły cztery kratki. A gdyby się na przykład na trzy dało, yy, na trzy, no bo wiadomo, tam były dwie, ale trzy tutaj też się chyba zmieszczą. To są trzy, tak, to są trzy. I to na przykład gdzieś. A może być. Nie, no dotąd chyba. Chyba dotąd starczy. Tu ewentualnie się zrobi jeszcze jakąś ścieżkę bez przyciągania. Po tej jednej kratce, tak, ok. Tędy, tutaj mamy taki odstęp, więc też bym sobie to połączył. Gdzieś jeszcze się zastanawiam, jakieś przejścia dla pieszych. Nie, no to raczej tutaj nie będzie jakoś bardzo potrzebne. Bardziej potrzebna będzie na przykład taka ścieżka z tej głównej drogi, żeby tu z jakiegoś autobusu czy co tutaj kiedyś będzie, żeby się dało przejść. No. I na przykład jakieś takie ścieżki, tędy. Tak, przez środek tu może być jakaś taka właśnie ścieżka. Troszeczkę pofalowana też za bardzo tego nie pofaluję, bo nie ma na to jakoś super dużo miejsca. Ale zawsze tam, y, zawsze coś. Tędy sobie możemy przejść. Tak, nie psując jakiejś wielkiej ilości kratek. I tak. I stąd na przykład. Dobra, tutaj. Y, na rogu się zrobi jakieś małe sklepiki przy tych ścieżkach. Ok. Ładnie to będzie chyba wyglądać, coś takiego. W ogóle, jak tam sytuacja z wodą? No, trzeba to jeszcze kawałeczek tutaj poprowadzić. Tutaj wrócić pod tą drogę. Takie dziwne, coś tu powstało. Może ja to sobie poprawię. No, wiadomo, to jest tylko pod ziemią, ale niech to je też jakoś porządnie wygląda. Tutaj jeszcze taka rura. Tędy można. Okej, okay, mamy to. Mamy to i można dobudować kolejne strefy mieszkalne w tym miejscu dalej. Tutaj przy tym powiedzmy jakimś parku, jakieś drzewka się tam zasadzi. Dalej sobie idziemy dotąd, może bez tej głównej drogi, raczej tam tylko na tej drodze w środku. Yy, tutaj kawałek dalej, powiedzmy, że jeszcze dotąd mogą być jakieś sklepy, ale dalej tutaj już bym zrobił raczej jakieś biura, tak. Tutaj w ten sposób, ok. Tu bym zostawił pustą tą przestrzeń, tak? Chyba jednak pustą. Tutaj mamy jakieś boisko. A tutaj taki pas raczej pusty, w którym się po prostu dosadzi jakiś drzew. Tych chyba zwykłych, tych zwykłych, standardowych drzew. W sumie to wszędzie tutaj, jakby się udało, między tymi rzeczami. Ok, żeby mieszkali na jakimś takim zielonym terenie. Do tego tu jeszcze coś by można dosadzić przy tej ścieżce. No chyba, że to standardowo też te krzaczki. O, tutaj mogą iść jakoś tak środkiem sobie. Tak. Tutaj gdzieś. Ok, dobra. Gdzieś tu jeszcze jakieś takie. Miejsca, gdzie te krzaczki? Nie, no chyba, chyba tyle wystarczy. Yy, tutaj troszkę gęsto są te drzewa, to mi się nie podoba. To znaczy, troszkę niech ich tu będzie, ale bez przesady. Niech one nie będą po prostu aż tak na sobie. Parę ich tutaj można yy, powyburzać też tutaj. O, to, ma być, to ma być jakiś taki bardziej park niż las. Oni tutaj nie mieszkają w lesie, tylko yy, przy parku. Można teraz ręcznie podostawiać w jakichś takich miejscach, w których by się przydały. OK, tutaj, tutaj jakieś jedno, tutaj coś. Hop, hop, czy ja nie robię tego co przed chwilą usunąłem? Dobra, niech, niech to już tak będzie. Yy, może być, może być. Pomyślałbym teraz o jakiejś linii autobusowej. Chyba na razie po prostu stąd. Bez żadnej kombinacji z jakąś linią przez całe miasto. Bez żadnej kombinacji. Zrobimy sobie po prostu linię stąd. Tak, linię stąd na razie. Yy, tak, tutaj. Co jest? Nie da się tutaj dać. Czemu? Co jest? Czemu nie mogę tu nawej linii zrobić? Dobra, zaczniemy z tej strony, tak? Zaczniemy z tej strony. Yy, nieważne, co jest. A to nie jest dobra, tą tramwaje, przepraszam, już, no. Yy, kto już tam zdarzył w komentarzu napisać? Yy, Okej, okay, tędy sobie jedziemy, tak, przystanek tutaj pod tym dworcem, yy, następnie tutaj i jedziemy sobie taką linią o, w tą stronę, tu może być pierwszy taki przystanek do wysiadania gdzieś przy tych sklepach, następnie w okolicach tego boiska, tej szkoły, tutaj gdzieś na końcu tego, no i tak naprawdę w tym momencie zawrócimy, nie ma potrzeby tam robić więcej tych przystanków na końcu. Yy, tutaj sobie pojedziemy do Dalej tu w okolicach tego, tak. Tutaj z powrotem, tak. I objeżdżamy sobie to naokoło. Yy, pięknie, także zaraz te autobusy powinny się pojawić. A w tym czasie jeszcze bym sobie sprawdził. Yy, to jest to, tak, to jest chyba. To. Aha, nie mam tych autobusów większych, naprawdę tego moda też sobie jeszcze nie włączyłem. No dobra, na razie niech jeżdżą w takim razie te autobusy. A kiedyś się coś większego może dało. Ło, wow. no to po uniwersytecie, nie, no na szczęście te budynki się nie psują, no ale te pożary, no troszeczkę, troszeczkę nierealistyczne rozmiary tych pożarów. To znaczy, dobra, niech się tam rozprzestrzeniają, nawet mam wyłączone rozprzestrzenianie się pożarów chyba, mam wyłączone katastrofy losowe. No ale jak widać, pożary to nie są katastrofy losowe, troszkę, troszkę często są, no troszkę za często jak dla mnie, no ale cóż, yy, tak to działa. Okej, okay, wracając jeszcze tutaj na tą stronę, ponieważ dalej jest zapotrzebowanie na te mieszkania, to jeszcze bym sobie zaznaczył na przykład to w tym miejscu niech to już tutaj jakoś rośnie na sklepy też jest zapotrzebowanie więc jak najbardziej tutaj niech będą na fabryki nie ma, no mógłbym teoretycznie teraz tutaj zamalować taką strefę biurową, ale skoro nie ma zapotrzebowania to nie będę tego więcej robił ponieważ chciałbym, żeby ci mieszkańcy którzy dopiero co się tutaj wprowadzili poszli na przykład gdzieś do pracy aż tutaj, troszkę daleko, ale mam nadzieję że jakoś im się uda. No W tym momencie wystarczy podjechać autobusem tutaj na pętle, nawet nie na pętle, tylko tu podjechać, na ten przystanek, przejechać pociągiem, stąd tutaj gdzieś na centrum, chyba, i potem z centrum się jeszcze przesiąść na to, potem tu jeszcze. Albo jakoś tramwajem czy coś. To już oni lepiej wiedzą pewnie, którędy tam się da chodzić. Mam nadzieję, że do następnego odcinka to się naprawi, bo to serio brzydko wygląda. No a teraz chyba będę się już z wami żegnał. No, takie osiedle powstało. Oczywiście łapkę w górę zostawcie, jak dotrwaliście do tego momentu. Suba z dzwoneczkiem, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.